Dzień dobry Państwu. Pozwolicie, że teraz już oficjalnie w imieniu organizatorów powitam Państwa w naszych skromnych progach Domu Kultury, skromnych, acz bardzo serdecznych i gościnnych. Jest nam niezwykle miło, że tak licznie przybyliście z całego powiatu do nas. Wspomniałem, że witam Państwa w imieniu organizatorów, a więc pozwolę sobie zerknąć tutaj do takiego dzieła, które trzymam w ręku. Z miłości do folkloru, wędrówka z zespołami ludowymi w 20-lecie powiatu mińskiego. Organizatorzy projektu, Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich Drzewo Pokoleń i pani Teresa Kowalska, wielkie brawa! Współorganizatorzy, Urząd Gminy Kałuszyn i pan burmistrz Arkadiusz Czyżewski. Dom Kultury w Kałuszynie, Marian Pełk. Szkoła Podstawowa imienia Bolesława Prusa w Kałuszynie i pan dyrektor Marek Pachnik. Resztę dopowie pani Katarzyna Berska, która za chwilę przejmie ode mnie prowadzenie już dalszej części programu. Ja bardzo serdecznie raz jeszcze witam Państwa i mam nadzieję, że ten najbliższy czas upłynie nam we wspaniałej, radosnej atmosferze. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia tego, co dziś tutaj na scenie będzie się działo. Bardzo serdecznie witam Państwa na dzisiejszym koncercie. Będę miała ogromną przyjemność poprowadzić dla Państwa ten koncert pod nazwą Z miłości do folkloru. W marcu 2019 roku realizowaliśmy projekt Wędrówka z zespołami ludowymi w 20-lecie powiatu mińskiego. Projekt współfinansowany był przez powiat miński. Zrealizowało go Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich Drzewo Pokoleń przy współpracy gminy Kałuszyn, Szkoły Podstawowej, Domu Kultury i zespołów działających w naszym powiecie. O zabranie głosu proszę burmistrza Kałuszyna, pana Arkadiusza Czyżewskiego. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że tak licznie Państwa dzisiaj odwiedziliście. Z inicjatywy podmiotów i osób, które tutaj pani Kasia przedstawiła, od początku 2019 roku trwał projekt, którym objął swoim zasięgiem cały powiat miński. Ideą główną tego projektu i myślą, która przyświecała projektodawcom, było uczczenie 20-lecie powiatu mińskiego taką wspaniałą inicjatywą, czyli przegląd dorobku i ich jakby uwiecznienie, przegląd dorobku zespołów kultywujących tradycje ludowe na ziemi miejskiej, najogólniej rzecz biorąc. Oprócz dzisiejszego spotkania i oprócz koncertów, które za chwilę tutaj będą prezentowane, dodatkowym elementem tych działań jest wspaniałe wydawnictwo przygotowane przez panią Katarzynę Berską i przez panią Teresę Kowalską, gdzie również, oprócz przepięknych zdjęć autorstwa pana Tomasza Kroczki, jest kilka wprowadzenie, tak naprawdę, bo trudno objąć tak jedną książką całą działalność artystyczną powiatu mińskiego. Jest tutaj wprowadzenie gminami naszego powiatu, jakie zespoły działają na terenie tych gmin, czym się wyróżniają, czym się charakteryzują i w jaki sposób pielęgnują nie tylko te wartości, kulturę i historię powiatu mińskiego, ale też szczegółowo ukierunkowany sposób na konkretną gminę. Także wydawnictwo jest bardzo warte polecenia. Myślę, że każdy z nas będzie się z nim zapoznać, bo to jest, proszę Państwa, kultura, a tym bardziej kultura ludowa w takich małych ośrodkach jak Kałuszyn, Cegłów, Latowicz, Jakubów, jest to taka sztafeta pokoleń, bo te zespoły ludowe starają się oprócz tego, że wzajemnie integrują się poprzez próby, występy, wyjazdy, nagrody, no bo
prawie wszystkie, albo wręcz wszystkie zespoły, które dzisiaj będą występowały, są laureatami wielu konkursów i wielu przedstawień artystycznych. Więc oprócz tego, tej po prostu bycia we wspólnocie i bycia razem, tworzenia, jest to, górnolotnie mówiąc, kontynuowanie tego, co przez wieki na tej ziemi miejskiej, na tej ziemi gałuszyńskiej, cegłowskiej, ladowickiej, w małych tych ośrodkach było tworzone, pielęgnowane, a wręcz czasami było wizytówką danego okręgu. Dlatego bardzo się cieszę, że ja jako burmistrz Kołoszyna, asyście organizatorów, pani Berskiej, pani Kowalskiej, pana Marka Pachnika, dyrektora naszej szkoły podstawowej i członka władz zarządu powiatu miejskiego, to spotkanie odbyło się właśnie w Kołoszynie, właśnie tutaj. Także bardzo, bardzo dziękuję państwu, że przyjechaliście do nas. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego powodu. Tak przepięknych strojów w jednym miejscu zebranych już dawno nie widziałem. Dlatego cieszę się, że tu jesteście. Życzę wszystkim wspaniałej zabawy, aby ten dzień był pełen muzyki, gwaru, radości, tradycji, kultury, żebyście wszyscy wyjechali z Kołoszyna zadowoleni, a my, jako widzowie, żebyśmy byli państwem, państwa występami, państwa strojami wręcz zauroczeni. Także dziękuję bardzo, życzę wspaniałej zabawy. By po pierwsze zintegrować się, poznać się wzajemnie i posłuchać piosenek, które są nam bliskie. Każdy zespół będzie miał do dyspozycji 10 minut, aby zaprezentować się na scenie. Proponujemy więc wspólną zabawę i wspólne śpiewanie. Zanim jednak rozpoczniemy koncert, o zabranie głosu proszę przedstawiciela powiatu miejskiego, dyrektora szkoły podstawowej w Kałuszynie, pana Marka Pachnika. Dziękuję bardzo. Ja nie z góry, bo kiedyś schodząc, nie tak dawno, po tych schodach wywaliłem się. Znam swoje miejsce. Nie rozumiem pana burmistrza, młody, sprytny. W moim wieku już pewnie rzeczy nie należy robić. Drodzy państwo, w imieniu pana starosty, zarządu powiatu miejskiego, całej społeczności powiatowej, w imieniu całej społeczności szkolnej, jako dyrektor szkoły, jako z dziada pradziada, mieszkaniec Kałuszyna, a więc w imieniu wszystkich mieszkańców Kałuszyna cieszymy się bardzo, że tak kolorowo, tak pięknie może być dzisiaj u nas. Zapamiętajcie tę datę, bo dzisiaj jest pierwszy powiatowy przegląd zespołów ludowych. Kwiat powiatu, kwiat ludowy powiatu zebrał się w jednym miejscu i będziecie kiedyś opowiadać już od poniedziałku, a potem przez następne lata swoim wnukom, a oni jeszcze swoim, jak to mama, tata, babcia, dziadek, wujek byli na pierwszym powiatowym przeglądzie zespołów ludowych. A dzisiaj, mówię o przyszłości, mamy już 74. przegląd tych zespołów. Pan starosta, ja i my wszyscy życzymy, byście się wspaniale przede wszystkim bawili. Byście z naszego pięknego miasta, pięknej ziemi kałuszyńskiej wywieźli jak najmilsze wspomnienia. I już dzisiaj, wsiadając do autobusu, liczyli dni, odcinali z metra, kiedyż to będzie drugi przegląd w Kałuszynie. Jest troszeczkę ciasnawo, ale bardzo się z tego z panem burmistrzem cieszymy i z panem dyrektorem, że sala jest wypełniona po brzegi, a nawet wylewa się na zewnątrz. Nie ma nic gorszego, jak patrzeć na puste miejsca. Jest zainteresowanie. Wiemy, że ma to wszystko sens. Róbmy tak dalej, róbcie tak dalej, bo społeczność powiatowa tego chce. Bawcie się dobrze. Zapraszam za rok do Kałuszyna. Dziękuję bardzo. Zespoły obecne dziś na sali. Zespół Iluxit Sol. Prosimy o prezentację. Zespół Serenada. Zespół Barwy Jesieni Zmrozów. Zespół Zorza Scegłowa.
zespół Ludwinianki z Ludwinowa. Zespół Mistowianie z Mistowa. Zespół Złota Jesień z Kałuszyna. Zespół Wisienki z Wiśniewa. Zespół Podciernianki z Podciernia. Zespół Wrzosowianie z Rudy. Zespół Jesienne Marzenia z Halinowa. Zespół Razem z Kałszyna. I zespół Mazowszaki ze Stojadeł.